Ewa Kopacz, była premier i obecna europarlamentarzystka Koalicji Obywatelskiej, ponownie otworzy listę tej partii do Parlamentu Europejskiego w Wielkopolsce. Kolejne miejsca zajęli mecenas Michał Wawrykiewicz, znany krytyk zmian w sądownictwie za czasów PiS, oraz poseł Platformy Marcin Bosacki. Na liście jest także Rafał Duchniewski, były radny Konina i współpracownik posła Tomasza Nowaka, a obecnie kierownik biura prezydenta Konina. W poprzednich wyborach koalicja zdobyła w Wielkopolsce 2 mandaty. Oprócz Ewy Kopacz do Parlamentu Europejskiego wszedł także Leszek Miller, który jednak poinformował, że nie wystartuje już w żadnej elekcji. Drugą partią, która odkryła karty przed wyborami do Europarlamentu, jest Konfederacja. W Wielkopolsce jej listę otworzy Anna Bryłka, pochodząca z powiatu kolskiego, wiceszefowa Ruchu Narodowego.